Cześć, siema, z tej strony Patrix, a dzisiaj, no właśnie, po zwycięstwie nad Kolumbią 1-0, po bramce Roberta Lewandowskiego, potrzebujemy remisu z meczu z Japonią. Oczywiście będziemy chcieli wygrać, więc zapraszam Was do oglądania tego meczu. Zostawcie oczywiście lajki w górę, subskrypcje, ja się bardzo jaram, bo naprawdę brakuje nam tylko jednego punkta, aby wyjść z grupy, więc trzymajcie za polską reprezentację kciuki i co, życzę Wam miłego oglądania. Widzimy rozgrzewającego się Roberta Lewandowskiego przed meczem z Japonią. Witamy w Wołgogradzie. Mecz Japonia-Polska, mecz trzeci grupy fazowej, grupy H. Proszę Państwa, brakuje nam tylko jednego punktu, co oznacza na to, że dzisiaj ten mecz możemy zremisować. Wiadomo, remis to plan minimum, ale zwyciężyć to będzie coś pięknego. Japonia jest wyeliminowana, za to nam jest ten punkt bardzo potrzebny, aby dostać się do fazy playoff, czyli do 1/8 finału. Polscy kibice licznie przybili na to spotkanie. A teraz czas na hymny obu reprezentacji. Jak widzimy, są pokazywani Japończycy. Duże zmiany, jak widać, Bereszyński, Fabiański, oni nie grali. Na ten trzeci mecz Adam Nawałka postanowił ich ustawić. Ale teraz czas na hymny narodowe. Hymn Japonii. No i hymn Japonii odśpiewany, teraz czas na Mazurka Dąbrowskiego. No i również odśpiewany nasz hymn. Polscy kibice biją brawa. Teraz powitanie drużyny. Na kogo musimy zwrócić szczególną uwagę? Wydaje mi się, że to jest Shinji Kagawa. On może się nam dużo namieszać w naszej grze, właśnie pokazywanym przez realizatora, wita się z sędziami, a następnie z naszą drużyną. Za chwilę będziemy mieć wyświetlone formacje zespołu, kto dziś zagra, duże zmiany w naszym zespole. Widzimy również z szóstką Jacka Góralskiego. No i teraz czas na reprezentację Japonii. W bramce, a czy dobra, zacznijmy od ustawienia 4-4-1-1. Potem linia pomocy Honda, jest jednak Shibasaki, Hasebe, Inui, cofnięty napastnik Kagawa i wysunięty napastnik Okazaki. Czyli takie ustawienie jak nasze, gramy praktycznie z bratem, jeżeli chodzi o ustawienia. Tylko że Japonia, no Japonii nie wyszedł ten mundial. Adam Nawałka w bramce, Fabiański, ustawienie 4-4-1-1. Linia obrocy Bereszyński, Green, Glik, pas Dan Jędrzejczyk. Potem mamy linię pomocy Właszczykowski. I potem mamy Krychowiaka, Gularskiego i Groszyckiego, cofnięty napastnik Zieliński i na szpicy Robert Lewandowski. Więc spotkanie rozpoczną Japończycy i rozpoczęli pierwszym kopnięciem spotkanie w Wołgogradzie, trzecie spotkanie w grupie fazowej. Teraz popatrzmy, no ruszył Inui, dość niebezpiecznie, Inui centruje, ale wybijamy. Teraz Zieliński, do Zielińskiego piłka i wysuwa Lewandowskiemu. Lewandowski podskoczył nad ślizgiem Japończyka. Lewandowski! Gol! Robert Lewandowski strzela na 1-0 w 15 minucie. Popatrzmy, podskoczył nad Japończykiem, który robił ślizg. No, przefantastyczna bramka. Popatrzmy, nadal super, niemal taka sama bramka jak w meczu z Kolumbią. Pamiętam, jak wtedy się cieszyliśmy po tej bramce. Fantastycznie. Po tej również się cieszymy. Czekamy na więcej. Robert Lewandowski, 15 minuta. Japonia 0, Polska 1. Piłka znowu w grze. Reprezentacja. Rozpoczynają Japończycy. Teraz do Zielińskiego niecelnie, ma piłkę do Okazakiego, Okazaki Bereszyński do Krychowiaka, potem do Grosickiego i fantastycznie ruszył Piotr Zieliński, centra na Lewandowskiego, nie udało się, Zieliński skacze do piłki, również się nie udało, Hasebe ma piłkę, Hasebe podaje do Inuiego, Inui do Hasebe, Hasebe do Nagatomo, patrzmy, Nagatomo prowadzi piłkę. Nagatomo do Hasebe, Hasebe do Kagawy, Shibasaki, przy piłce aktualnie Okazaki, podanie do Hondy, Keisuke Hondę, nie udało się,
Jeszcze raz będzie centrował, dokładnie tak, doskakuje tam Krychowiak tej piłki i wybija Błaszczykowski. Teraz Góralski wysunie piłkę Grosickiemu, tak jest, Grosicki, fantastycznie zagrywa do Zielińskiego, Piotr Zieliński, jest szansa, Zieliński, strzał, aj, brakło trochę, broni bramkarz reprezentacji Japonii. Teraz out dla reprezentacji Japonii. Zobaczmy. Do Krychowiaka. Krychowiak, cały czas biegnie Krychowiak, no ale wybija japoński obrońca i mamy dalej 1-0. Ale będzie mieć rzut rożny. Teraz widzimy tutaj strzał Piotra Zielińskiego. No całkiem niezły, jednak Higashiguchi jest dzisiaj w formie. Ale liczymy, że jednak wpuści trochę tych bramek. Teraz Glik, ale faulował przy tej główce i rzut wolny dla Japonii. Rozpoczną Japończycy. Wybija Hiszczaka Grudzi. Przyjmuje pas Dan. Teraz zobaczmy Krychowiak, biegnie Krychowiak fantastycznie. Do Krychowiaka odegrana właśnie piłka. Krychowiak, a jest zwód. Krychowiak, strzał, ale bez problemu łapie go Higashiguchi i wybija piłkę. Teraz popatrzmy. Walka o piłkę, ma piłkę Grosicki podaje do Lewandowskiego, Lewandowski wysuwa Zielińskiemu, Piotr Zieliński, strzał, aj, jak mało brakło, można było już prowadzić 2-0, no ale nic z tego, piłka jest śliska, no i niestety zeszła w ostatniej fazie tego strzału Zielińskiemu i brakło, no i trochę brakło do bramki. Wybije Higashiguchi. Mamy doliczone 3 minuty do tego spotkania. Hasebe szybko podaje do Inuniego, ładnie klepią. Okazaki do Inuniego, Inui znowu, ale fantastycznie teraz wrócił. I piłka do Jafabiańskiego, Glik odgrywa do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski. Aj, ale gubi piłkę i piłkę ma Inui. Jeszcze raz Inui strzał, no ale ponad bramką na całe szczęście. No i proszę Państwa, koniec pierwszej połowy. Wiadomości są bardzo dobre, prowadzimy 1-0 z Japonią. Bardzo dobrze właśnie po bramce pokazywanego Roberta Lewandowskiego. Prowadzimy 1-0. Po przerwie rozpoczynamy kopnięcie Robert Lewandowski. Szybkie zagranie do Grosickiego, szybko rozpoczynamy tą drugą połowę. Grosicki zrobił z wodem. Grosicki centra na Jakuba Błaszczykowskiego, ale Kuba nie doskakuje. I Okazaki ma tę aktualnie piłkę. Okazaki podaje do Sakaiego i potem Sakai do Hondy. Honda podaje do Morsiga. Teraz przejmuje Grosicki do Zielińskiego. Zieliński będzie strzał, nie? Zieliński wykłada piłkę Góralskiemu. Góralski! Ale no ponad bramką. Piłka jest śliska, no i niestety dzieje się to, co się dzieje. Ale fantastycznie przyjął to Góralski, no i zerował w okienko, ale piłka jest śliska i poleciała w ostateczności nad bramką. Szkoda. Higashiguchi. Wybija. Odzyskaliśmy już piłkę, wydanie do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski włączył swoje turbo. Błaszczykowski robi zwód, oddaje strzał, no ale niestety tylko w japońskiego obrońcy. I Błaszczykowski, no niestety, łapie piłkę. Higashiguchi. Teraz popatrzmy, kolejna sytuacja. Grosicki do Zielińskiego. Grosicki fantastycznie odgrywa piłkę do Lewandowskiego. Lewandowski zatrzymuje tam. Ma dwóch obrońców. Lewandowski pierwszego do środka, ma się nie udało. Drugie. Gol. Piotr Zieliński strzela na 2-0. No ale nie ma co się dziwić. Nasza reprezentacja przeważa w tym meczu. Robi sytuację. No i w końcu to musiała wpaść ta druga bramka. Fantastycznie szczupakiem strzelił Piotr Zieliński. Popatrzmy jeszcze raz na powtórkę. Lewandowski pierwsze do środka przyblokowane, drugie już nie. I fantastycznie ze szczupaka strzelił Piotr Zieliński. Fantastyczny gol. Ze szczupaka rzadko się strzela, no a tutaj pięknie zanurkował Piotrek i strzelił bramkę na 2-0. Gwiazda Napoli i nasza przede wszystkim gwiazda reprezentacji Polski.
Widać, że odżyje, że odżył, że ten czas się skończył, gdy nic mu nie wpadało. A, zaraz zmiana. Jakub Błaszczykowski schodzi, wchodzi Maciej Rybus, czyli zawodnik, który gra defensywnie. Czyli stawiamy na defensywę. Stawia Adam Nowałka na defensywę, no, ale przy takim wyniku też bym tak stawiał. Teraz uważamy. Polacy, Lewandowski do Bereszyńskiego. Bereszyński, ale się rozpędził. Bereszyński, strzał! Ale niestety obok bramki. Ale dalej robimy sobie sytuację, nie dajemy Japończykom wziąć oddechu. No i bardzo wielkie brawa za tą decyzję dla Bereszyńskiego. Nie wyszło, wiadomo, murawa jest śliska, lecz postraszyliśmy znowu Japończyków. Zacznie od bramki Higashiguchi. Higashiguchi do Nagatomo. Teraz pasdan podaje do Rybusa. Rybus ciągnie tą akcję. Rybus cofnął do Krychowiaka. Krychowiak wysunął Lewandowskiemu. Lewandowski wysunął Grosickiemu. Grosicki do środkowania. Zieliński. Gol! Drugi gol Piotra Zielińskiego. I mamy już 3-0. Fantastyczna sytuacja, fantastyczna akcja. Patrzmy jeszcze raz na wolne pole. Dostał piłkę Grosicki do środkowywuje ich Zieliński w ostateczności. Z tej samej pozycji, co wcześniej, strzelał ja bramkę Japończykom i mamy już 3-0. 3-0. Knockout Japończyków. Myślę, że będziemy mieć pewne 3 punkty i proszę Państwa, co za tym się wiąże, będziemy grać w 1/8 finału. Tylko na kogo tam trafimy? Czy to będzie Anglia, czy Belgia, lub może Tunezja? To byłaby sensacja. Patrzmy, zmiana Gotoku Sakai, schodzi Mas do Morishigane, czyli obrońcy. Już nie chcę więcej bramek stracić, teraz będzie środkowanie, Kobayashi dośrodkowuje i Hasebe! Fantastycznie broni Łukasz Fabiański, drugi bramkarz reprezentacji Polski, dzisiaj dostał szansę, no jak widać wykorzystuje ją przefantastyczna obrona Fabiańskiego. No ale jeszcze raz, Kobayashi dośrodkowanie, Okazaki! No i górna siatka, pamiętaj, że zagrażają coraz bardziej Japończycy. Tym razem no niecelnie, nie mieliśmy się co obawiać, lecz no chcą gola honorowego. Chcą wyjechać, nie strzeli jeszcze na mundial gola. Ależ teraz błąd, interweniuje Grzegorz Krychowiak. Aj, będzie rzut karny. Tylko czy jeszcze będzie jakaś kara, ponieważ to dobrze nie wyglądało. Czy jaką kartkę otrzyma Krychowiak? Niestety, czerwona kartka, fatalna decyzja Grzegorza Krychowiaka. Wykluczy się właśnie z meczu w 1/8 finałów. Niepotrzebnie, z takim rywalem jak Japonia. Przy dużym prowadzeniu mógł już zostawić tą piłkę. Lecz chciał ratować, no ale chyba tylko pogorszył sytuację niestety Grzegorz, popatrzmy, Fabiański robi tańce w bramce, Fabiański, Kagawa, no niestety, 1-0, 1-3, strzelił bramkę. No, nie wyczuł go w ogóle Łukasz Fabiański, no i Kagawa ma swoją pierwszą bramkę Japończyków na turnieju. My dokończymy ten mecz w 10. 86. minuta, no popatrzmy jeszcze raz, no pięknie uderzył. Przy supeczku, w ogóle nie wyczuł go Fabiański, próbował go jakoś zdekoncentrować tymi tańcami. No niestety, gdyby może stał Wojciech Szczęsny, to może jakoś magicznie znów wybronił. Ale teraz zaczynam od środka, podanie do Lewandowskiego, Lewandowski źle podaje. Teraz zobaczmy, Lewandowski, Robert biegnie, Robert podaje, a nie udało się, ale przejmuje Zieliński, ale on się pięknie gra. Zieliński piętka do Lewandowskiego, Lewandowski znowu piętką do Zielińskiego, ale piękny pokaz nadają, ale niestety tracimy piłkę. I teraz doliczono znowu 3 minuty do końca meczu. Popatrzmy, Kagawa ma cały czas piłkę, Kagawa, ale obija się ta piłka naszych defensorów. I teraz zobaczmy, Góralski odgrywa do Lewandowskiego, Lewandowski, szansa, Lewandowski, strzał, ale broni Higashiguchi. No i proszę Państwa, i to wybicie, nie, nawet nie było wybicia, proszę Państwa, koniec meczu, wygrywamy, jesteśmy w 1/8 finałów, tylko musimy poznać, z kim będziemy grać w tej 1/8 finałów. Będziemy grać na Spartaku Stadium, czyli na stadionie, które nam nie poszło, na którym jedynie zremisowaliśmy mecz i to był jedyny remis, lecz ten mecz wygrywamy 3-1, no niepotrzebny karny, ale to nieważne, w sumie też trochę ważne, ponieważ wyleciał nam dobry defensor, dobry stoper Grzegorz Krychowiak. No ale najważniejsze jest to, że będziemy grać dalej. Wychodzimy z grupy z pierwszego miejsca, ponieważ Kolumbia pokonała Senegal, a my pokonaliśmy Japonię i mamy 7 punktów, potem Kolumbia ma 6 i czekamy, na kogo wylosujemy 1/8. Do zobaczenia, żegnam się, do widzenia.